Jednego z korespondentów zastanawia etymologia słowa bałwan i czy morskie bałwany mają coś wspólnego z bałwanem ze śniegu. Tak, i chyba także z tym bałwanem, który jest używany jako pewien rodzaj inwektywy. To bałwan mówimy, czyli to prostak albo to głupiec wręcz bałwan. I to już było w języku prasłowiańskim, ale wzięte było z języków orientalnych, może z tureckiego, czy z perskiego. Tam bałwan, czy coś, co odpowiadało bałwanowi, podobne słowo, oznaczało coś nieforemnego, taki kształt duży, to jakaś bryła mogła być, ale też wystająca bryła. Ta wystająca bryła to mógł być jakiś kamień. Często zresztą później słowo bałwan było używane na oznaczenie figury bożka, takiego idola. To było inne określenie, taki bożek i taka nieforemna bryła, która ku czci tego bożka była także bałwanem. Było nazywane stąd też i ten sam bożek był bałwanem. Stąd bałwochwalstwo. To właśnie czczenie tych bałwanów, nieprawdziwych bogów, idolatria po łacinie. Ale to było coś niekształtnego, co właśnie wystawało. To mogło być z kamienia, ale mogło być też nawet i z wody. Stąd też ten wysoki bałwan, wysoka fala, ta niekształtna bryła wody, by tak rzec, choć to trochę dziwne byłoby sformułowanie, tak, że bałwanem była nazywana. Tak samo jest, podobnie jest po węgiersku, bałwani, i to słowo z różnymi zresztą znaczeniami, ale gdzieś tam z podobnym odniesieniem tej niekształtnej bryły wysokosterczącej, to co tam właśnie istnieje. To tak. Teraz, proszę Państwa, kolejna sprawa. Skąd się wzięło słowo cieć? No, zupełnie inaczej. To już jest słowo raczej współczesne, zanotowane na początku XX wieku. Na oznaczenie dozorcy. Chyba, bo nie zupełnie to wiadomo. Wzięło się to z dawnego słowa cieść, które oznaczało teścia. Dzisiejszy teść jest mniej zdrobniały czy spieszczony niż cieść i chyba z tego cieścia ten cieć przeszedł do ogólnej polszczyzny. To był taki mazowizm w odmianie mazowieckiej. To było z kolei w Wielkopolsce, często mówi się galancie. To znaczy coś pozytywnego. Oczywiście elegancko. W eleganckim coś galantego także spostrzegamy. I słowo galanty, galanto, galantnie, galancko. To te słowa właśnie występowały w XIX wieku dość często, a także na początku XX wieku. Czytamy przekład Hulki Leskowskiego, jaka Szwajka, tam to galancie pojawia się także dosyć często. Nie jest to słowo dzisiaj eleganckie, to jest raczej słowo regionalne. Nie używamy go, ale do francuskiego galant. Słowo galant jeszcze czasem się pojawia na oznaczenie kogoś eleganckiego, szarmanckiego, także galanteria, no to już jest słowo powszechnie dzisiaj także spotykane, zupełnie naturalne. Skąd, a to już może nie zupełnie nie skąd, ale która z form jest poprawna? Mlaskam czy mlaszczę? Obie te formy, tak jak głaskam i głaszczę, stąd też możemy powiedzieć nie mlaskaj albo nie mlaszcz, ale o ile mlaskaniem jest niezbyt eleganckie, to pouczanie kogoś przy stole także trzeba chyba dawać mu trochę dyskretniej do zrozumienia, żeby nie mlaskał. I jeszcze jedna kwestia związana ze słowem, jakie słowo tu się powinno pojawić. Czy pisze pan Michał, ja jestem ziemianinem, a w przypadku innych planet jestem wenusjaninem, plutoninem, nie. Pewnie plutonianinem raczej, a może saturninem. No, saturninem można być, ale to jest imię akurat Saturnin. Rzadko myślimy. Natomiast Marsjanie i Wenusjanie pojawiają się w literaturze fantastycznej i wydaje się, że zostali już pewnie, bo to jakieś tam odmiany ludzi chyba, czy kogoś do ludzi podobnych, przyswojone przez polszczyznę. Wenusjanin, Marsjanin
i ziemianin. No oczywiście wiemy dobrze, że ziemianin to niekoniecznie mieszkaniec ziemi, ale także ziemski posiadacz, ktoś, kto tej ziemi trochę ma. No i też pytanie ciekawe, dlaczego na strażnika więziennego mówi się klawisz, a na żołnierza trep? Dziwne by to było, prawda? No, dlaczego klawisz? Klawisz w języku takiej gwarze złodziejskim ogromnie wiele znaczy. To nie tylko strażnik, to także klucz, to także złodziej, to także włamanie, ale ponieważ klucz był tym klawiszem, to w naturalny sposób ten, który na ten klucz zamykał, także klawiszem się stał. Klawiszować znaczyło i znaczy pewnie do dzisiaj więzić, trzymać zamkniętym, zamkniętym właśnie na klucz. Pod kluczem przecież się mówi także. A trep, trep w takich także odmianach języka, na przykład w takim języku złodziejskim, czy języku bardzo takim prostym, trep oznaczało także kiedyś, poza butem rzecz jasna, chłopa, który w takich trepach chodził. I myślę, że nazwanie żołnierza zawodowego trepem, to jest pejoratywne rzecz jasna, pewnie takie ma źródło. Wypomina mu się chłopskie pochodzenie, pewien, być może prymitywizm też, to taki trep, trep. Choć trepki to akurat jest zupełnie coś przyjemnego. Ciekawe, że w gwarze więziennej akurat trep to ktoś grypsujący, czyli raczej wyższy w tej więziennej hierarchii. Wszystkiego dobrego życzę.